Witajcie! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak łatwo roztopić czekoladę w kąpieli wodnej. Ta czekolada, którą tutaj mam na talerzu, to czekolada gorzka, 74%. Taka tabliczka czekolady gorzkiej ma około 560 kalorii. Roztopioną czekoladę możemy wykorzystać do wielu deserów, na przykład do polania ciasta albo do polania owoców. Rozpoczynamy topienie czekolady. Na początek do garnka wlewam wodę, włączam gaz i lekko tą wodę podgrzewam. Następnie moją czekoladę drobno siekam. Wtedy dużo szybciej nasza czekolada rozpuści się. Posiekaną czekoladę przekładam do miski. W tym czasie woda nam już się podgrzała. Stawiam miskę na garnku, ale tak, aby dno miski nie dotykało lustra wody. Gaz zmniejszam, tak aby woda tylko delikatnie się grzała i nie zaczęła się gotować. Pamiętajmy, że czekoladę gorzką rozpuszczamy w temperaturze do 55 stopni, mleczną do 45 stopni, a białą do 40. Dlaczego? Ponieważ w wyższej temperaturze ścina się białko, które znajduje się w mleku i wtedy czekolada zamiast nam się topić, zacznie się robić coraz bardziej gęsta. Na razie czekoladę zostawiamy i czekamy, aż się rozpuści. Po kilku chwilach, jak widzicie, nasza czekolada pięknie się rozpuściła. Możemy teraz przystąpić do malowania tą czekoladą truskawek. I po kilku minutach nasza czekolada, jak widzicie, całkowicie się rozpuściła. Zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl oraz zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Smacznego!